I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. Oh, and I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up, yeah. Now I'm truly awakened. So you wanna talk again? But it's time I do this my way. I don't wanna be your friend. Think we hit our expiration date. I want you to feel the weight, feel the hate that to call me up, tell me that you need forgiveness. You're the one who called it off, broke my heart in just a minute. No, you don't get to call it love when it wasn't even close. No, it wasn't even close. I was down, down and broken when I met you that night. Should've known you were something that would mess with my mind. Oh, but I'm on, but I won't put the blame on me. You're the one to blame, honestly, yeah. Cause you can't handle emotions, oh. So you wanna talk again, but it's time to do this my way. I don't wanna be your friend. Think we hit our expiration date. I want you to feel the weight, feel the hate that I felt when we came to an end. You don't get to call me up, tell me that you need forgiveness. You're the one who called it off, broke my heart in just a minute. No, you don't get to call it love when it wasn't even close. No, it wasn't even close. Witajcie kochani w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest mój dzień, dzisiaj jest mój dzień, chyba 2 lata na niego czekam, albo i 3. Idę do kina, zrobiłam sobie maseczki, peeling twarzy, odnowiłam się, nawet trening zrobiłam. Za dużo nie można myśleć, tylko po prostu robić, bo jak się za dużo myśli, to niestety ale się nie zrobi. Alanek idzie na sanki z Oliwką, bo sypie śnieg, jest mega fajnie, więc na pewno pójdą na sanki, a ja... Zresztą znacie mój plan, nie chcę tutaj mówić, bo tu mam towarzysza, który jak się dowie, to mnie nie puści. Tak więc zaczynamy ten dzień, jestem w 7 niebie, 2 lata nie byłam nigdzie sama. Lecimy. Ja ubrana jestem w koszulę taką jeansową, pod spodem mam basic, top biały, no i spodnie mam taka a la skóra. I'm staying in bed, thinking back on us and everything that went wrong. Never said goodbye, think I broke your trust, should've known this all along. Don't wanna be the one that you're trying to avoid. I'm feeling so confused, why did I act so annoyed? Cause I don't wanna be strangers, baby. The next time when we meet. Kochani, jadę, jestem bardzo szczęśliwa, bo jak wiecie, no 3-4 lata nie byłam w kinie, tak więc bardzo, bardzo się cieszę. To jest taki dzień dla mnie. Dawno takiego dnia w ogóle nie miałam, w sensie wyjść, coś zrobić dla siebie, czyli do kina, czy na kolację, do restauracji. No to jest przeszczęśliwy dla mnie dzień. I muszę go chyba gdzieś zapisać, bo nie zdarza się to zbyt często, praktycznie wcale. It dawned on me, yeah, yes it did. Not letting you go. Witajcie kochani, w kolejnym dniu, wczoraj tak się zdenerwowałam. Tak, byliśmy w kinie. Doszliśmy do kasy, okazało się, że jest bardzo mało miejsc i potrzebny jest paszport covidowy, który ja mam, ale moja osoba towarzysząca nie miała. Więc niestety, ale wszystko poszło w łeb. Moje plany legły w gruzach, a ja się tak zdenerwowałam, że już nic więcej nie chciałam robić, na żaden film inny nie chciałam iść, na żadną kawę nie chciałam iść, więc pojechaliśmy do Biedronki, do Obi. I tak się skończył dzień, już nawet nic nie nagrywałam, wiecie co, bo tak się zdenerwowałam, że już miałam dość wszystkiego, bo jak wiecie, ja nie wychodzę wcale, a jak już ogarnęłam wszystko, to zawsze coś musi się spieprzyć i jak już ogarnęłam dzieciaków i ogarnęłam im, że tak powiem, opiekę,
no to to się spieprzyło coś innego. Dlatego chyba mi jest nie dane iść na film, czy cokolwiek zrobić, bo to jest po prostu tragedia. Co ja sobie wymyślę, to zawsze legnie w gruzach. Dlatego dzisiaj kontynuacja tego vloga i jedziemy na łyżwy. Na łyżwy, na sanki z dzieciakami. Ja też spróbuję swoich sił. Szczerze powiedziawszy, na rolkach jeździłam, jak byłam mała. U mojej siostry 2-3 lata temu też próbowałam, ale to słabo, słabo mi szło. W dzieciństwie byłam raz albo dwa, albo trzy nawet, już nie pamiętam. Wiem, że na pewno byłam na lodowisku i próbowałam swoich sił na łyżwach. Chyba nawet nie pamiętam, jak mi szło, więc teraz będzie chwila prawdy i zobaczymy, jak mi to wszystko pójdzie. Tak więc jedziecie z nami. Jesteśmy już w aucie. Ja oczywiście zapomniałam szalika spakowani. Dzisiaj na pewno wejdziemy na lodowisko ze względu na to, że wcześniej zarezerwowaliśmy miejsca. No i za 15 powinniśmy być, założyć łyżwy, dopasować. Mam nadzieję, że będą dla nas łyżwy naszych rozmiarów. No i zobaczymy, ile razy na lodzie wyląduje. Every moment tonight, they let me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, Oliwka mówi, że nigdy się wcześniej tak fajnie nie bawiła, co? Mhm. Bolą ją łydki, nogi, pupa. O, ja nie. Nie, a Alan cały czas jeździł, tak? No. Cały czas? Ja też jeździłam. Jadę długo. Długo chcesz? Jeszcze raz? Ja też. Także naprawdę było fajnie, super. Nawet nie spodziewałam się, że tak fajnie jeździ. Poradzili sobie z jazdą, bo myślałam, że będzie dużo, dużo gorzej, ale naprawdę było super. I dodatkowo człowiek teraz docenia naprawdę buty i nogi. Nogi w butach. Zupełnie, zupełnie inaczej. Człowiek taką ulgę doznaje, jak zejdzie z tych łyżew. A ja sobie przypomniałam, wiecie? Nie spodziewałam się, że tak fajnie się jeździ i że w ogóle umiem. Ani razu nie upadłam. I know you wanna talk, but just pick up the phone. We could go for a walk, talk about the things we know. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally. Kochani, przychodzę do was z kawką. Te dwa dni były mega intensywne, naprawdę. Powiem wam, że to kino to mnie tak emocjonalnie wkurzyło. Naprawdę rzadko kiedy wychodzę i taki pech zawsze jest, taki standardzik u mnie, że jak sobie coś zaplanuję, gdzie chcę wyjść i już wszystko ogarnę, to akurat plany moje w gruzach są pogrzebane. Tak więc dzisiaj byliśmy na łyżwach, byliśmy całą rodziną w sumie. Kuzyn nas zabrał ze swoimi dziećmi, więc możecie zobaczyć nasze w tym filmie poczynania. W każdym bądź razie obawiałam się, że nie umiem jeździć, a całkiem dobrze mi szło. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i chyba częściej muszę z dzieciakami się wybierać na łyżwy, aczkolwiek no moje plecy przez 10 minut tak wykończył Alan je, że to dramat, chociaż był z tym pingwinem, ale nie wiedziałam, jak dokładnie go trzymać i 10 minut pierwsze to była tragedia, ale później już luz. Już opanowałam, inną taktykę przyjęłam i zupełnie inaczej się jeździło. Tak więc to na tyle. Byliśmy u mamy później na obiedzie, wypiliśmy jeszcze z rodzinką kawkę, dzieciaki kakao, no i dzieciaki jeszcze były na sankach, ale już to z moim kuzynem i nie filmowałam tego.
Tak więc dzień zaliczam do udanych. Fajnie wyjść z domu, fajnie się poruszać. To zawsze jakaś aktywność. Trenowałam. Bardzo się cieszę, że w końcu wróciłam do treningów. Mam nadzieję, że to tak zostanie, że to tak będzie i że to już mi wejdzie w krew. Tak więc myślę, że film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że się spodobał. Bardzo proszę o subskrypcję, łapki w górę, komentarze. Bardzo dziękuję, że jesteście, że oglądacie moje filmy. No i do następnego odcinka. Buziaki, pa!